Witajcie w kolejnym filmie na kanale World of Paleontology. Dziś omawiam jednego z najdziwniejszych dinozaurów, jakie kiedykolwiek istniały, a jest nim teropod Concavenator corcovatus. Zapraszam do oglądania. Teropody to grupa szeroko zróżnicowana taksonomicznie, paleobiogeograficznie i morfologicznie, obejmująca dzisiejsze ptaki. Takson znaleziony na stanowisku skamieniałości Las Hoyas reprezentuje najbardziej kompletnego teropoda na Półwyspie Iberyjskim, a także w całej Europie. Skamieniałości te charakteryzują się kompletnością, artykulacją i zachowaniem tkanek miękkich oraz wzorami kolorystycznymi. Concavenator to najpełniejszy dinozaur znaleziony w tej okolicy, a także najlepszy zachowany takson. Concavenator to średniej wielkości rozmiarów wczesnokredowy karnozaur. Żył około 130 milionów lat temu i osiągał około 6 metrów długości i wagę 550 kg. Jest pierwszym teropodem spoza kladu Celurosauria, u którego stwierdzono obecność piór. Jako wczesny, bazalny przedstawiciel Carcharodontosauria ma duże znaczenie dla poznania ewolucji tej grupy dinozaurów. Materiał kopalny, którym jest holotyp o numerze katalogowym MCCMLH6666, to niemal kompletny, artykułowany i wspaniale zachowany szkielet. Brakuje tylko większości żuchwy i kilku kręgów ogonowych. Zachowały się ślady po tkankach miękkich, łusek w okolicach śródstopia i na ogonie, odciski poduszek stopy i warstwy rogowej okrywającej pazury. Na podstawie odkrytych skamieniałości w 2010 roku pojawiła się publikacja naukowa opisująca gatunek typowy dla tego rodzaju, nadając mu nazwę Concavenator corcovatus. Nazwa rodzajowa oznacza łowca chłęka, natomiast epitet gatunkowy odnosi się do struktury przypominającej garb, jaką ten teropod posiadał. Znakomite zachowanie Concavenatora pozwala dostrzec kilka cech anatomicznych szkieletu i tkanek miękkich. Ponadto kompletność szkieletu pozwoliła na przeprowadzenie wyczerpującego opisu osteologicznego i analizy filogenetycznej. Concavenator jest podstawowym przedstawicielem Carcharodontosauridae. Posiada kilka synapomorfii, czyli cech występujących u wszystkich przedstawicieli w obrębie kladu. Historycznie rzecz biorąc uważano, że Carcharodontosaury pochodzą wyłącznie z Gondwany. Jednak odkrycie Concavenator i kilku innych taksonów wskazuje na ich obecność w całej Laurazji. Europejska pozycja Concavenator we wczesnej kredzie jest kluczem do zrozumienia wymiany fauny między obydwoma kontynentami. Szkielet osiowy Concavenator wykazuje liczne cechy prymitywne jak na Carcharodontosaurida. Osobliwą cechą był garb, który znajdował się w pobliżu nasady ogona. Podobną strukturę posiadał na przykład Ichthyovenator. Nie jest pewne, do czego służył ten garb. Być może znajdowała się w nim struktura przechowująca zapasy energii. Na kości łokciowej zachowały się guski służące do przyczepu lotek, wcześniej odnalezionych tylko u zaawansowanych maniraptorów. Uważa się, że najprostszym wyjaśnieniem jest hipoteza, że były to sztywne włókna. Obecność prapiór u Concavenator rozszerza zasięg występowania tych struktur o klad Carnosauria i powoduje, że jest to synapomorfia. Przeprowadzono rekonstrukcję paleośrodowiska, w którym żył Concavenator. Wykazała ona, że Las Hoyas było systemem terenów podmokłych z silnym, sezonowym, suchym i wilgotnym klimatem subtropikalnym. To wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Tytuły publikacji, z których pochodzą informacje zawarte w tym materiale, tradycyjnie znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję za oglądanie. Cześć!